Cześć, witam Was w kolejnym YouTubie. Dzisiaj temat mięśni tak zwanej grupy zginaczy bioder. Porozciągamy je trochę. Powiem Wam, dlaczego to jest w ogóle ważne, żeby je rozciągnąć. I przy okazji, ponieważ jestem teraz w ciąży, pokażę ćwiczenia, które mogą także wykonać bezpiecznie ciężarne. Mięśnie zginające, biodro i ich przekleństwo, słuchajcie, siedzenie. Siedzenie jest naszym strasznym wrogiem. Myślę, że już słyszeliście o tym nieraz. Jakby ta pozycja, zobaczcie, tutaj mamy mięsień biodrowo-lędźwiowy, jego przyczep biodrowy oczywiście, jego część biodrową. W momencie, kiedy my dużo siedzimy, Ta grupa mięśni zginających biodro, zwłaszcza tutaj przyczepimy się do mięśnia biodrowo-lędźwiowego, ulega ciągłemu skróceniu, prawda? Zobaczcie, jak siedzę, to brakuje mi pełnego wyprostu. Im więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, tak naprawdę im więcej mamy takich ruchów, w którym nasze biodro nie jest w stanie się w pełni wyprostować, tym bardziej utrwalamy adaptację do takiego zakresu, tym ta grupa jest bardziej skrócona, napięta, a ponieważ mięsień biodrowo-lędźwiowy działa antagonistycznie, przeciwstawnie do mięśnia pośladkowego wielkiego, ma to także wpływ, słuchajcie, z osłabieniem mięśni pośladkowych, czasem też ma wpływ na Wasze gorsze efekty treningu mięśni pośladkowych tak naprawdę, jeżeli tutaj mamy ten przód skrócony, przykurczony mocno. I dotyczy to także kobiet w ciąży niestety w sposób szczególny, ponieważ w ciąży, słuchajcie, zmienia się nasza postawa ciała, rosnący brzuszek wpływa też na przodopochylenie miednicy. W związku z przodopochyleniem miednicy zobaczcie, co się tutaj dzieje, prawda? Zobaczcie mięśnie tutaj, ten mięsień biodrowo-lędźwiowy zwłaszcza, bo o nim tutaj, no mięsień prosty, oczywiście też zginacz, tak samo się tutaj przecież przyczepia, one ulegają temu skróceniu napięciu. Bardzo ważne będzie to w trakcie ciąży, ale dla Was wszystkich tak naprawdę, żeby tą grupę zginaczy bioder nie tylko wzmacniać, ale także rozciągać. Dzisiaj zrobimy sobie kilka ćwiczeń, pokażę Wam kilka ćwiczeń, które z powodzeniem możecie wykonywać w ogóle, ale w ciąży także będą dla Was bezpieczne i do których wykonania bardzo, bardzo Was zachęcam, ponieważ będą usprawniać cały Wasz aparat ruchu, tak naprawdę będą pozwalały Wam ćwiczyć skutecznie, będą sprawiały, że będziecie się lepiej czuli, będziecie zdrowsi. Ćwiczenie pierwsze. Kładziemy sobie jedną nogę na krześle, na podwyższeniu, na kanapie i pilnując naszego kręgosłupa, tak żeby zachował neutralne krzywizny, czyli żeby się tutaj nie wyginać w odcinku lędźwiowym, klatka otwarta, przenosimy sobie ciężar ciała, zobaczcie, na przednią nogę. Zwróćcie uwagę na ustawienie Waszych stóp, one są ustawione na wprost, jedna i druga, tak żeby biodro delikatnie ściągnąć sobie w dół. Możecie dodać sobie do tego taką delikatną aktywację mięśnia pośladkowego, czyli podczas rozciągania przodu aktywujecie antagonistę i sobie zatrzymujemy ten ruch, albo możecie go wykonać płynniej, przenosząc ciężar ciała do przodu. Hop, jedynka zaliczona. Pozycja wykroczna, słuchajcie, w której możemy zacząć od takiej bardzo podstawowej wersji dla osób właśnie takich mało rozciągniętych, pospinanych, w której sobie po prostu prostujemy bioderko, wypychając je delikatnie do przodu, znowu aktywując ten pośladek, zatrzymujemy się w pozycji. Możemy sobie też zrobić taką pozycję bardziej wykroczną, w której, nie mylić z wykrokiem, w której ta tylna noga będzie, zobaczcie, przeniesiona trochę do tyłu, nie schodzimy za nisko do pełnego wykroku na razie i znowu przesuwamy sobie bardzo delikatnie miednicę do przodu, tak żeby powstało napięcie w mięśniu pośladkowym, żebyście poczuli tutaj delikatne rozciąganie całego przodu uda, to już zdecydowanie czujemy też prosty uda, jak się fajnie rozciąga. Zatrzymujemy sobie kilka sekund tą pozycję, oddychamy
i możemy ją delikatnie ewentualnie pogłębić, czy nawet przesunąć kolano przedniej nogi do przodu o te 2 cm. Poczuć, jak tutaj fajnie się nam wszystko rozciąga. Oczywiście robimy to na dwie strony. Pozycja klęku. Zwróćcie uwagę na swoje stopy. Są ustawione, nie złączone, tylko są ustawione na szerokość bioder i próbujemy sobie wykonać pełen wyprost, znowu przenosząc kość łonową ku przodowi, aktywując lekko mięśnie pośladków. Możemy sobie ten ruch upłynnić z wydechem, wykonując pełne wyprosty bioder. Zwróćcie uwagę, że to jest wciąż pełny wyprost w biodrze, tak? Zobaczcie, w stawie biodrowym, a nie jest to ten przeprost, który idzie z kręgosłupa, z tej górnej części ciała. Czyli pilnuję, żeby cały ten ruch był wyprostem bioder, a kręgosłup, żeby został neutralnie. Klasyk gatunku, jeśli chodzi o mięsień biodrowo-lędźwiowy, czyli pozycja wykroczna w klęku. Zobaczcie, obydwie nogi są ugięte pod kątem prostym. Pilnujemy, żeby ta tylna noga nie skręcała nam się do środka, czyli staw skokowy na równi ze stawem kolanowym. I teraz dokładnie ten sam komunikat, czyli neutralnie kręgosłup, otwarta klatka piersiowa, kość łonowa idzie delikatnie ku przodowi. Czujemy tutaj fajne, delikatne rozciąganie tej góry bioderka z aktywnym pośladkiem. Możemy sobie tą pozycję potem pogłębić, znowu przenosząc ciężar ciała delikatnie na przednią nogę. Nie mylcie tego ćwiczenia znowu z tym, ok? Czyli tutaj cały czas trzymamy kręgosłup neutralnie, pośladek spięty i czujemy rozciąganie przodu uda tutaj. I kolejna propozycja. Troszeczkę pod ciężar, no musimy ją zmodyfikować tak, żeby się nie wyginać w odcinku lędźwiowym. Czyli zobaczcie, opieramy sobie stopę o ścianę, pośladek jest na równi tak naprawdę z piętą tej opartej nogi. Już sama ta pozycja sprawia, możemy się przesunąć delikatnie do przodu, jeśli chodzi o korpus, że bardzo mocno rozciąga nam się właściwie cały mięsień czworogłowy. I to jest jak najbardziej w porządku. Możemy sobie pokombinować z tym ćwiczeniem w większych wyprostach w ciąży. Nie za mocno przyciągamy się do ściany zdecydowanie. I żeby jeszcze fajniej to wszystko zadziałało, możemy delikatnie zacząć napierać stopą na ścianę, na przykład do 10 sekund sobie zrobić coś takiego i potem wejść, obniżyć delikatnie pozycję. Znowu nie mylić z takimi wygięciami, przynajmniej nie, jeżeli jesteście w ciąży. Będę Wam bardzo wdzięczna za komentarze, za subskrypcje, za lajeczki pod filmem, jeśli był Wam potrzebny. Strasznie tak naprawdę mi pomagają Wasze tutaj opinie, ponieważ jestem raczkującym YouTuberem i po prostu nie ukrywam, że Wasze zdanie jest tutaj na wagę złota, także jeśli Wam się podobało, to dawajcie mi koniecznie znać. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się przydadzą, wszystkim tak naprawdę. Do zobaczyska.